Wystawa, która nosi tytuł Nieznane negatywy Tadeusza Cypriana z I wojny światowej, dotyczy okresu, kiedy Tadeusz Cyprian po poborze do armii austro-węgierskiej w 1916 roku następnie trafił do obozu we Włoszech, a stamtąd od listopada 1918 roku podpisał swój akces do wstąpienia do Armii Polskiej. Wtedy misja taka podróżowała po tych obozach niemieckich i werbowała żołnierzy do Armii Polskiej, która się tworzyła we Francji z inicjatywy Romana Dmowskiego wtedy i oczywiście rządu francuskiego po zakończeniu wojny. I tak od listopada, dokładnie od 9 listopada, kiedy podpisał ten akces, rozpoczęła się jego podróż do Francji pociągiem, koleją. I ten okres na tej wystawie jest udokumentowany. A więc starałem się odtworzyć drogę, jaką przebył do Sea-Legillon, czyli do tego obozu Armii Polskiej, utworzonej w 1917 roku, a więc nieco wcześniej, i od 18 roku, od października, dowodzonej przez generała Józefa Hallera. I ta droga prowadziła przez szereg miast we Francji, trwała do lutego dokładnie 1919 roku. A skąd się wzięły prace teraz, prawda? No więc prace pochodzą wykonane przez nas, wydruki tych prac, z negatywów, które podarowała Ewa Cypian-Wiśniewska naszemu klubowi w rocznicę naszego klubu Fakt Powstania i no, 3 miesiące, w zasadzie kilka miesięcy po śmierci profesora w 1979 roku. Te prace nigdzie nie były, te negatywy nigdzie nie były kopiowane, publikowane. Potem zrobiliśmy taką wystawę, Patron przedstawia w roku 80, w lutym i właściwie od tej pory one sobie w szufladzie leżały w tym pięknym pudełeczku z napisem Francja 1919 i teraz no z racji wielu rocznic, w tym setnej rocznicy odzyskania niepodległości. W zeszłym roku była setna rocznica powstania Armii Hallera, jest 40-lecie naszego klubu, który jak tu właśnie z kolegą Adamem, z którym wspólnie tę wystawę tworzyliśmy, też wspominamy jako też okrągłą rocznicę. No doszło do realizacji tego projektu, który jak wiadomo wiąże się również z wystawą oryginalnych prac, no bardzo przejmującą według mnie, do Muzeum Technik Ceramicznych, gdzie niedawno miał miejsce wernisaż tej wystawy. I przede wszystkim wiąże się też z zakończeniem 4. Festiwalu Fotografii, Poznańskiego Festiwalu Fotografii, który organizuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury. I też no, tutaj musimy, zobligowani jesteśmy też do powiedzenia, że to Urząd Marszałkowski, prawda, który jest tutaj sponsorem tej wystawy i dał pewne środki na stworzenie materiałów do katalogu, plakatów i organizacji całej tej wystawy. My jesteśmy zobligowani, bo to ważna pomoc dla klubu, którymi środkami dużymi nie dysponuje. Także myślę, że no dzisiaj wieczorem będzie wernisaż tej wystawy o godzinie 17:00. W tej chwili wykłady znakomitych wykładowców w dziedzinie fotografii. Doktora Adama Soboty z Muzeum Narodowego we Wrocławiu, stosza tego muzeum wieloletniego. Doktora habilitowanego Macieja Szymanowicza z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. I wreszcie Moniki Szymańskiej, historyka sztuki, która no, przybliży też właśnie ten wojenny czas profesora. Także, no mówię, jest to ciekawa rzecz, ponieważ ten wątek I wojny światowej był we wszystkich pracach dotyczących Cypriana zupełnie pomijany. O ile wiktorialna jego działalność w czasie powojennym, po powrocie do Polski jest znana, o tyle ten czas był nieznany. Właściwie my to tutaj można powiedzieć odkrywamy, a postać wybitna i znacząca w historii polskiej fotografii, Tadeusz Cypriana.
również w obszarze prawa, ale my tu zajmujemy się tą jego działalnością fotograficzną, chociaż wszyscy wiedzą, że w procesie norymberskim był jedynym polskim, właściwie z ramienia Polski, oskarżycielem. Dziękuję. Także zapraszam do wystawy. Nauki, krytycy sztuki fotograficznej, którzy przyjęli nasze zaproszenie, przyjęli naszą propozycję i dlatego jest nam bardzo miło, że usłyszymy bardzo kompetentne wykłady związane właśnie z sylwetką naszego wielkiego patrona. Dziękuję bardzo, że Państwo przyjęli nasze zaproszenie i pragnę poinformować, że merytorycznie całe spotkanie będzie prowadził kolega Robert André, honorowy prezes naszego klubu, były wieloletni prezes, od początku wiceprezesów artystycznych, członek rzeczywiście Związku Polskich Artystów Fotografików i mistrz fotografii. Proszę bardzo. Proszę Państwa, no tak myślę, że ze wszystkimi chyba widzieliśmy się w czasie naszego wernisażu w Muzeum Technik Ceramicznych, ale no pozwolę sobie po kolei przypomnieć, także jeszcze raz serdecznie witam, muszę to podkreślić z całą radością, że w tym roku zakończenie festiwalu, czwartego festiwalu Ireneusza Zjeżdżałki ma miejsce w Kole. No jest to i dla naszego klubu ważne, i dla naszego miasta również. Jest to nobilitacja, że Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji i Kultury w Poznaniu i Władek Nielipiński podjęli taką decyzję, żeby ten cykl imprez, wystaw zakończył festiwal. Po trzech wykładach, które będą miały miejsce, kolega Władek dokona krótkiego podsumowania tych chyba ponad 80 wystaw, które miały miejsce w ramach tego festiwalu w Poznaniu i w całej Wielkopolsce. Ale zaczniemy od pierwszego wykładu, kuratora wystawy Tadeusz Cypriat Fotografie w Muzeum w Kole, doktora Adama Soboty. Serdecznie witam Panie, Panu na naszym kolejnym wernisażu wieńczącym czwarty Wielkopolski Festiwal Fotografii imienia Ireneusza Zjeżdżałki. Tak się miło złożyło, że główni inicjatorzy festiwalu postanowili go zakończyć w Kole, jako podkreślając nasz klubowy jubileusz 40-lecia, a tematyka wystawy, o której będzie za chwilę mówił komisarz nasz, no bardzo nawiązuje do kolejnej ważnej rocznicy naszej państwowej, stulecia odzyskania niepodległości. To jest kawałek żywej historii, którą udało nam się tutaj dzięki i naszej pracy, i życzliwości wielu osób i instytucji zorganizować w tym wymiarze, w jakim Państwo będą mogli ją zobaczyć. Witam serdecznie w naszym gronie sekretarza Starostwa Powiatowego w Kole, pana Andrzeja Kopczyka z małżonką. Szczególnie ciepło. Serdecznie pragnę powitać Państwa Malińskie, panią Izabelę i Piotra, którzy byli łaskawi zaszczycić obecnością. Dzięki uprzejmości, dobrej woli i zgody ta wystawa mogła zejść. Dziękuję bardzo. Państwo są dziękuję. Rodziną profesora. Tak, także ciocia. Tak jest. No, ciocia, pani córka była ciocią właśnie Izabelę. I to jest taki właśnie miły akcent dzisiejszego wieczoru i dziękuję bardzo, że Państwo zaszczycili swoją obecnością i przyjęli łaskawie nasze zaproszenie. Bardzo dziękujemy za zaproszenie. Pragnę serdecznie powitać kolegę Władysława Nietińskiego, inicjatora tego festiwalu. Festiwal jest jego ciekawym, uważam, pomysłem w skali kraju takich imprez tego typu, powiedzmy, tak promujących fotografii, tak wpisujących fotografię w życie kulturalne i środowe i w tym samym całego kraju nie ma. Ja przynajmniej o takim drugim, w takim wymiarze nie wiem, są inne. Również do tego podchodzą. Jest to nasz wielkopolski wynalazek, naszego szanownego kolegi, który nas łączą wieloletnie więzi współpracy, dlatego serdecznie niezwykle przyjemnie jest mi miło się właśnie powitać się nas i czuć się jak przyjaciół. Jak zawsze. Tak. Pragnę serdecznie powitać współorganizatora naszych przedsięwzięć. Już godzina przedpołudniowych mieć możliwość otwierania wystawy oryginalnych prac profesora Cypriana wypożyczonych nam ze Związku Polskich Artystów Fotografików i
z Muzeum Narodowego w Wrocławiu. Mam na myśli oczywiście szanowna pan dyrektora Tomasza Ruszkiewicza. Serdecznie witam na... Serdecznie witam i przedstawiam szanownego pana dyrektora gospodarza tego obiektu. Dzięki naszej dobrej, owocnej, wielkiej współpracy no, fotografie się tak, a nie naszym łatwo. Proszę Państwa, kuratorem wystawy jest pan Robert André, współzałożyciel klubu z 40 lat. Przepraszam, że wiek przypomina, ale podobno mężczyzn to jest nobilitacja, więc pozwalam sobie to przypomnieć. Wieloletni prezes klubu, no już i obecnie honorowy prezes klubu, członek rzeczywisty Związku Polskich Artystów Fotografii i mistrz fotografii, kurator wystawy. Proszę bardzo, Robert, oddaję się. Dobry wieczór Państwu. Chciałbym, aby to nasze spotkanie wieńczące jakby ten cykl naszych imprez związanych z profesorem Cyprianem, z Tadeuszem Cyprianem, no miał taki porządek, że ja w tej chwili powiem troszkę, jak powiedzmy tworzyłem, jak aranżowałem wystawę z negatywów i w kilku słowach, jaka była ich historia i ich pozyskania. Zresztą tu też mamy dwie marze, gdzie zamieściłem stosowny tekst. Natomiast potem bym poprosił kolegę dyrektora Tomka, żeby powiedział kilka słów, a Michalera uważam, że jest ku temu dobry moment, szczególnie z tego oto powodu, że w zeszłym roku była setna rocznica tej armii, powstania tej armii we Francji, więc no jest chyba dobry moment, żebyśmy sobie parę słów o nim przypomnieli, tym bardziej, że akurat tej armii tak bardzo dużo się nie mówi. Proszę Państwa, potem no poproszę też o kilka słów, takiej reminiscencji koleżankę Monikę Piotrowską, która dzisiaj miała wykład na temat właśnie między innymi tych prac i fotografii wojennej Tadeusza Cypriana. Ale wracając do samej wystawy, no to idea tej wystawy powstała w tym momencie, kiedy spotkaliśmy się w naszym klubie i tutaj była sugestia kolegi Adama, co by nadać imię patrona tego klubu profesorowi Cyprianowi. No i potem dalsze kroki były takie. To było po śmierci profesora, która miała miejsce 8 sierpnia 1979 roku. I już 15 listopada tego roku po podjęciu tej decyzji o czynienia go patronem udało się poprosić panią Ewę Cyprian-Wiśniewską, jedyną córkę profesora, o przyjazd i nadanie, odsłonięcie z tablicy i nadania imienia klubowi profesora Cypriana. Ona to zaproszenie oczywiście przyjęła, nawet tam pamiątkowe zdjęcia są na tej tablicy w tej naszej uroczystości, która wtedy miała miejsce. No i tak ta nasza przygoda z profesorem Cyprianem się zaczęła. Pani Ewa Cyprian-Wiśniewska przekazała paczuszkę z napisem Francja 1919 z negatywami, to było 133 negatywy, 6 na 9, które dotyczyły właśnie jakby pobytu profesora w Armii Polskiej we Francji. I na bazie tych negatywów podarowanych przez panią Wiśniewską zorganizowaliśmy w 80 roku w grudniu wystawę pod tytułem Cyprian przedstawia, patron przedstawia, przepraszam, właśnie robiąc jeszcze pod powiększanikiem prace te, które wybraliśmy właśnie do tej niewielkiej zresztą wtedy wystawy. Natomiast ta wystawa no, powstała od 80 roku, no, minęło kilka lat i biorąc pod uwagę okrągłe rocznice, które w tej chwili mamy, czyli 40-lecie klubu, no, stulecie niepodległości, jak wspomniałem, stulecie tej armii naszej i również rocznicę śmierci profesora okrągłą, z tego powodu no, postanowiliśmy jakby odświeżyć
te nasze negatywy i spróbować z tego już bardziej kompleksową wystawę uczynić. Prace polegały na tym, że udało się na podstawie niektórych napisów na negatywach ustalić miejsce ich powstania również daty na niektórych z nich były. Na tej podstawie, śledząc powiedzmy i ustawiając te negatywy w określonym chronologicznie porządku, udało się ustalić przebieg tej wędrówki profesora z włoskiej niewoli, gdzie trafił jako młody żołnierz, właściwie będąc w armii austro-węgierskiej już od 1916 roku i potem trafiając do niewoli włoskiej w Paduli, a potem w Santa Maria koło Neapolu. I w listopadzie 1918 roku przyjechała, jak to mówi, misja, tak, do tego obozu i czyniła nabór do Armii Polskiej, która się tworzyła we Francji w tym czasie. I no, Cyprian oczywiście ochoczo przystąpił do tego naboru i prawdopodobnie no, w końcu listopada albo w grudniu już, tak, myślę, tak chyba wspominałaś, już rozpoczął tą swoją. Pozwól, będziemy tu pomagać, jak się będę mylił. W listopadzie podpisał, 9 listopada, i pojechał. No i tak sobie próbowałem otworzyć tą drogę. To była droga, to była podróż pociągiem. Także przebiegała przez Rzym, potem taką miejscowość, którą zaznaczył na swoim zdjęciu Bustole, no, czyli na granicy włosko-francuskiej i stamtąd do takiej miejscowości La Rochelle, a punktem końcowym miał być obóz polskiej armii, który znajdował się w Cy-de-Guillon. Kolega troszeczkę nie był. Tam przebywał niedługo, pojechał do takiej następnej miejscowości, ta miejscowość to jest kraina Loire, a więc północno-zachodniej części Francji, jeszcze bardziej na północ do Bretanii, gdzie w Quintin, takiej miejscowości, odbywały się powiedzmy te wszystkie ćwiczenia i cały obóz tam również się mieści. To chyba tyle, także. No myślę, zachęcam do oczywiście obejrzenia, jeśli jakieś pytania, czy coś zapomniałem, na pewno powiedzieć, ale myślę, że dużo powiedziałem. Na górze tak proszę też jest ta uzupełniająca część tej wystawy. Dziękuję wszystkim, którzy też dużo pracy włożyli, żeby tę wystawę przygotować. No, wspólnie z panem dyrektorem Różkiewiczem. Ja poproszę może o armii teraz parę słów, ale tu już coś powiedziałem. Ja nie będę dużo mówił państwu historii, bo jest taki krótki tutaj tekst, bardzo taki skrótowy oczywiście, jeśli chodzi o historię Błękitnej Armii, bo tak ją określano, armii Kalera, faktyczna taka prawidłowa nazwa tej armii Północnej Francji. Początek tej historii związanej z oddziałami, polskimi oddziałami wojskowymi, czy formacjami wojskowymi polskimi, jeśli chodzi o na terenie Francji, to jest już rok 1914, czyli sam początek I wojny światowej. Wtedy oczywiście te koła polskie, polityczne, które działały w Paryżu od samego początku I wojny światowej, naciskały na władze francuskie, żeby pozwoliły takie oddziały formować na terenie Francji. No to wiązało się oczywiście z tymi nadziejami, które społeczeństwo polskie wiązało z wybuchem konfliktu. No wtedy może nie zdawano sobie sprawy z tego, że to jest konflikt światowy, tylko że konfliktu po prostu europejskiego, takiego, który doprowadzi do walki czy skłócenia pomiędzy zaborcami i możliwości wykorzystania to na rzecz odzyskania niepodległości przez Polskę.